Co to może być? Takie z przodu duże, złącze pomyślmy. Wiem, gigantyczna karta Compact Flash bez obudowy. Cześć, dzisiaj odcinek Retro Komputera. Tego samego, którego już znacie z mojego kanału. Jak nie, to koniecznie nadróbcie zaległości. Obecnie podpiąłem specjalną przejściówkę, zamontowałem do niego. Która umożliwi mi podpięcie dysku SSD do niego i zainstalowałem później system XPK. A teraz wam pokażę kilka gierek, w które grałem na tym komputerze te 20 lat temu. Diablo 2 i takie wyścigi małe samochodzików sterowanych. Zobaczmy. Prosi mnie, żebym włożył płytę na CD-ROM. Okej, włożona. Zaraz zobaczymy. Teraz tak, bierzemy ponów w próbę. Mogły zainstalować pełną. Niektóre by miały coś takiego, instaluj pełną wersję, wszystkie pliki zrzucały na komputer, nie było trzeba używać płyt. A ja zainstalowałem w ten sposób tą gierkę. A moment, nie chcę. I jeszcze raz, widocznie musiał się tam ten CD-ROM załadować. Jest też taka opcja, że te płyty są już zużyte. Bo ja tą grę już mam bardzo długo. Naprawdę nie wiem, co się dzieje. Poczekajcie, jeszcze spróbujemy. Dobrze. To pokażę. Ale na całe szczęście mam jeszcze inne gierki, a Diablo zajmiemy się w innym odcinku. Jeszcze nie raz będzie okazja przy jakimś retro sprzęcie. O, też prosi, żeby włożyć płytę. Ale jest prościej. Jest tylko jedna. Przyznam się, że Diablo 2 nie sprawdzałem przed nagraniem. Tą grę uruchamiałem, na pewno nam się uruchomi. To jest gierka Revolt. Takimi małymi samochodzikami się sterujemy sobie. Swego czasu naprawdę sporo w to pograłem. Dobra, niech będzie. To już nieważne, nazwa jest. O, i widzisz, w pudełeczkach możemy sobie wybierać różne samochody. Z czasem mamy ich więcej dostępnych. Wchodzimy i możemy się teraz pościgać. Tu nam pokazuje parametry tej planszy. Tak patrzę, czy dobrze widzicie. Nie wiem, czy tak z daleka jest, ale tu elegancko działa gra, można pograć. Sporo godzin przy tym, co spędziłem przy tym. Przy tej grze naprawdę się fajnie bawiłem.
Grafika, powiecie, że jest teraz taka retro, za ładna, ale pamiętajcie, to jest rok 99, jak ta gra wyszła. To naprawdę było coś i naprawdę fajnie się gra. Widzisz rakiety, jakieś takie sprawy. Można sobie skracać drogę. Dobra, widzicie, że działa ta gierka. Tu nie przedłużam, bo chciałem wam pokazać gierkę, którą była kultowa. Nie jeden Polak swego czasu się zagrywał w tą grę. A w momencie, przepraszam, właśnie tu tnę. Ogólnie była nazywana grą Małysz. Tutaj się pokaże troszeczkę inna nazwa tej gry, ale wszyscy na nią mówili po prostu Małysz. I sobie weźmy na przykład trening. Ja już nie pamiętam, jak to się grało. Trochę się myszką grało. Jedziemy i... 39 metrów, nie za dużo. Kolejna jakaś skocznia. I w ten sposób się grało, bawiło się. Ze znajomymi było można się pobawić. Kto dalej skoczy? Wywróciłem się. Prosta gierka z prostą grafiką, a ile frajdy robi. Okej, ja wiem, że wam nie pokazałem internetu. Jak strony internetowe się ładują, jak się filmy na YouTubie odtwarzają, ale to sobie postawiłem na kolejny odcinek, bo chcę jeszcze jedną usługę przetestować związaną z internetem, czy na tak archaicznym sprzęcie też to ma sens i ułatwi graczom granie w gry. Na razie, zostaw mi łapkę, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, może masz jakiś zajebisty pomysł na odcinek związany z tym komputerem. Napisz mi go, opisz, a jak będzie to w moich możliwościach, chętnie go zrealizuję.